Niemiecki obóz zagłady i pracy przymusowej KL Bleichhammer. Styczeń 2016, Królewska TV. Komora spalania więźniów. Śmiertelność kilku tysięcy więźniów, którzy tu pracowali, byli przetrzymywani. Co roku kilka tysięcy po prostu potrzebne było nowych więźniów, bo ci umierali niedożywieni, nieleczeni. Ciężko pracować w tym chłodzie i warunkach. I pozostałości nie są zabezpieczone. Tak jakby ktoś chciał, żeby tego obozu za kilkadziesiąt lat w ogóle nie było widać. Jeszcze widać. Częściowo stoją betonowe, pewnie plac apelowy. Bunkry naokoło, szczelnicze, czy więźniowie byli pilnowani. Taki wysoki płot, drut kolczasty pewnie na nim, takie tu zagięcie do wewnątrz. Pozdrawiam z tego miejsca strasznego KL Bleichhammer, pana Dariusza Kwietnia, któremu wiele zawdzięczam, jeśli chodzi o informacje na temat niemieckich obozów śmierci i zagłady narodu polskiego i innych narodów. Bezcenna praca wykonuje pan Dariusz Kwiecień i jego ekipa na temat właśnie utrwalania, zabezpieczania wiedzy i historycznej informacji na temat niemieckich metod i niemieckiego zamiaru zniszczenia narodu polskiego w Polsce w latach od napaści Niemiec na Polskę 1939 do 1945, kiedy to armia radziecka wyzwoliła Polskę spod okupacji niemieckiej. Czyli 70 lat temu, proszę Państwa, a co dziś się dzieje? Dzieci polskie uczą się niemieckiego w szkołach. Tymczasem język polski w Niemczech, Bundesrepublik Deutschland, nie jest uznawany jako język narodowy i nie można uczyć się go w szkołach, nie można zdawać matury z języka polskiego. Jest językiem wyłącznie etnicznym. Czyli coś takiego, jak zamierza Żyd Petru i jego, za nim mocodawcy stojący, Balcerowicze i inne Żydy, zrobić z językiem polskim, uznać także tylko i wyłącznie za język etniczny. Do tego to ma doprowadzić. A więc Żydzi przywłaszczają sobie historię Polski, przywłaszczają sobie ziemię, majątek Polaków, rugują Polaków i nawet tutaj niestety przy tych tablicach mam wielkie wątpliwości, czy one są prawidłowo spisane i kogo w tym krematorium palono. Bardzo ponure miejsca, straszne. Dzięki Bogu, że my nie żyjemy w tych czasach wojennych, ale naszym obowiązkiem jest pamięć o ofiarach polskich i o tym, że Niemcy chcieli eksterminować naród polski, tylko nie zdążyli. A czy tego planu nieskończonego przez Hitlera i Himmlera nie realizuje się dziś w XX i XXI wieku? To pytanie otwarte pozostawiam Państwu.
mówiła Beata Andreas.